Znajdujemy się w parku imienia Adama Mickiewicza. Jest z nami Wojciech Wroński, pomysłodawca night skatingu. Panie Wojtku, proszę powiedzieć, która to już edycja night skatingu w Łowiczu? To już w sumie piąta edycja, którą robimy razem z moimi kolegami. Piąta i jedna chyba z najciekawszych edycji, która będzie. Dlaczego jest najciekawsza? Będzie jedna najciekawszą edycją, ponieważ trasa będzie najbardziej zmieniona w stosunku do poprzednich. Wyjeżdżamy poza obręb miasta. Niby kilometry będą podobne, bo mieścimy się między 12 a 13 km, ale jednak trasa będzie nieco też bardziej wymagająca, ponieważ czekają nas trzy przejazdy kolejowe w sumie. Trochę pod górkę, trochę z górki, wszystko w granicach zdrowego rozsądku oczywiście. No i typowo night skating, typowo godzina mamy 19:20. No właśnie, ciemno. No właśnie, night, czyli noc. Skąd w ogóle pomysł, żeby jeździć w nocy? To nie jest nietypowe, jeśli chodzi o rolkarstwo, czy nie ma takich rozgraniczeń? Nie ma rozgraniczeń, a pomysł szczerze mówiąc wziął się z Warszawy, gdzie takie night skatingi odbywają się kilka razy w roku. Jest to impreza, która nawet pobiła rekord Guinnessa, w którym biciu też brałem udział, nieskromnie powiem, razem z kolegami. No i stwierdziłem, że tak, Warszawa, w Łodzi też takie night skatingi się odbywają, w Płocku, i stwierdziłem kiedyś, że no czemu nie Łowicz? Czym jesteśmy gorsi od innych miast? I tak się zrodziło to. Najpierw na próbę, a teraz już... Wspominał pan, panie Wojtku, o przejazdach kolejowych. Mówił pan też, że noc to nie jest taka niecodzienna pora, jeśli chodzi o jazdę na rolkach. A co z nawierzchnią? Będziecie jechać po asfalcie? Czy to nie jest jakieś utrudnienie? Nie, jedziemy tylko i wyłącznie asfaltem. Mamy policję, która nam obstawia drogi i jedziemy, siema, czysto asfaltem. Nasze naturalne środowisko. W takim razie powodzenia i szerokości. Dziękuję.